Torunianie głodni kolejnego zwycięstwa, no i oczywiście pałają chęcią zrewanżowania się katowiczanom za tę porażkę z ostatnich dni września. Jesper Henriksson, ale pierwszy dopadł krążka Krystian Mroczkowski. Strzał obok bramki. Niedługo cieszył się z posiadania tego krążka, bo Torunianie trójką rozpoczynają akcję ofensywną. Kalinowski odbija krążek. Paul Swars, Patryk Kogut i Patryk Napiórkowski także nie doszedł do zdrowia. Julius Persson w narożniku swojej tercji lodowej stracił krążek. Kwiatkowski strzela obok bramki. Świetne dogranie do Juliusa Vahatalo. Sygnalizacja kary i będzie wykluczenie, a może nawet rzut karny. Tak, rzut karny. Rzut karny. Pokazał arbiter, że najpierw faul był zawodnika GKS-u, który zahaczał Juliusa Vahatalo, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Andrii Denyskin kontra Kieler. Denyskin broni Kieler. Nie ma gola. Wciąż 0-0 w Toruniu. Są liczby w klasyfikacji kanadyjskiej Bena Sokeja w tym sezonie. Kapitalnie, a prędkość Bartosza Fraszko. Wronka w roli destruktora, w roli tego, który przerywa akcję drużyny toruńskiej, choć to nie udało się do końca. Nie ma żadnej gestykulacji sędziego, a zatem gra toczy się dalej. Vahatalo, Kieler na raty. Andrii Denyskin, nie jest łatwo go przepchnąć, nie jest łatwo mu wygarnąć krążek. Przekonał się o tym przed momentem Michalski. Szansa przed Torunianami, kapitalnie. To jeszcze raz ta sytuacja, gdy świetnie interweniował Michał Kieler. Fiodorow. Koponen ma czystą sytuację strzelecką, uderza, ale zrobił dwa kroki w swoją lewą stronę Mateusz Studziński. Ale pogubił się z krążkiem, odzyskali Torunianie ten krążek, nie zrozumiał intencji Kalinowskiego Gimiński, rozpoczyna się kontra drużyny katowickiej, trafia pod poprzeczkę, trafia Dante Salitero i po stracie Torunian, po przechwycie kontra w wykonaniu GKS-u Katowice i 40 sekund przed końcem pierwszej tercji. Pierwszy gol tego spotkania pada za sprawą Dante Salitero. Fantastyczne uderzenie, dobrze przymierzył w górne rejony bramki Dante Salitero. Robił ruch ręką Mateusz Studziński. Mówiąc kolokwialnie, wydawało się, że ma już w rękawicy ten krążek. Studziński też sporo pracy miał w pierwszej tercji, no ale w jej końcówce skapitulował. Nie zdecydował się ani jeden, ani drugi na strzał. Bartosz Fraszko objechał bramkę z bliska. Koponen, świetne, długie podanie, kapitalnie Mroczkowski do Andersona. Anderson broni Studziński. Fraszko, a wraz z nim nadjeżdżają Pasiut i Wronka. Pasiut broni Mateusz Studziński. Ale krosowe podanie do Worony, Mateusz Zieliński odbija krążek Kieler, prosto na kij, Fiodorowsza, ten pod poprzeczkę wpakowuje krążek do siatki i 1-1. Nie zaasekurowali w tej sytuacji bramki swojej drużyny katowiczanie. Strzał Mateusza Zielińskiego broniony przez Michała Kielera, ale przy poprawce Denisa Fiodorowsza już nie miał nic do powiedzenia katowicki golkiper. Idealnie przymierzył w samo okienko w ten dalszy obszar bramki. Pasiut, Fraszko broni Studziński, wyczyszczone przed pole przez Zielińskiego. Jeszcze jeden strzał Vartinena tym razem. Nadjechał Denyskin, pojawił się także Syty. Syty nie trafia, czysto w krążek. Czekali Torunianie, przykleili się do niebieskiej linii, by nie było spalonego. Denyskin, gol! 2-1 dla KHA Energa. Drugie trafienie Andrija Denyskina na Tortorze. To nie jest błąd z mojej strony. Gdy był tutaj ze swoją poprzednią drużyną pod halem Nowy Targ, wówczas też strzelił gola. No ale teraz po raz pierwszy w swojej karierze trafia, będąc zawodnikiem KHA Energa. Zasłonięty przez Koponena Michał Kieler miał zasłonięte pole widoczności. Nie miał jak odpowiednio szybko zareagować. Gimiński w przodzie, Kalinowski pod niebieską linią, strzał Kazukiego Lulora obroniony przez Michała Kielera. Salitero z Michalskim, pomaga im także Sokej, trójka napastników zespołu GKS. Sokej broni Mateusz Studziński. Okrążek powalczą Gael Johansson i
Grzegorz Pasiuk. W boksie swojej drużyny w komplecie grają hokejści GKS-u. Szansa! Kieler znakomicie obronił. Mikael Johansson. Strata i będzie kontra, będzie sytuacja sam na sam. Bartosz Fraszko w powrót Mikaela Johanssona. Koponen potrafi przymierzyć z dalszej odległości. Był rykoszet od łyżwy, jeśli dobrze dostrzegłem, Bartosza Fraszko. Mocniej, agresywniej katowiczanie. Rozpędza się Denyskin, nadjeżdżają z drugiej strony jego koledzy z drużyny. Okazja! Teraz wszystko wróciło do normy, ale akcja Torunian trwa. Strzelał Syty. Lewą flanką atakują katowiczanie. Mocny strzał odbity przez Studzińskiego. Jeszcze kolejna interwencja toruńskiego bramkarza. Ciągle GKS utrzymuje się w grze w tercji obronnej Torunian. Maciaś! Świetna interwencja Studzińskiego. Przed power breakiem skutecznie interweniował Mateusz Studziński, dlatego to pod jego bramką wznowienie. Znów dobra interwencja toruńskiego golkipera. A teraz będzie okazja na kontrę. Denis Fiodorowicz. Fiodorowicz broni Kieler. Starają się rozrzucić tę defensywę gospodarzy gracze GKS-u. Będzie sytuacja Koponena, no ale nie uderzał z pierwszego krążka i ten moment zawahania to może zbyt szumne określenie. Brunesson został pod niebieską linią, teraz zjeżdża tam także Fraszko. Przechwyt Juliusa Vahatalo, Vahatalo, sytuacja sam na sam, nie trafia. To jeszcze raz sytuacja Juliusa Vahatalo, no i ten, który najbardziej przeszkadzał toruńskiemu napastnikowi, to był Bartosz Fraszko. Torunianie wygrywają z GKS-em Katowice na swoim lodzie 2-1, a więc trzecia kolejna ligowa porażka drużyny prowadzonej przez Jacka Płachtę.